Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowa na temat. Dziś Państwa i moim kolejnym już gościem jest kandydatka do Rady Powiatu Ząbkowickiego, Malwina Pasternak. Witam Panią. Dzień dobry. Skąd pomysł na to, żeby kandydować do Rady Powiatu? Dostałam zaproszenie i uważam, że to jest bardzo dobry moment, abym wykorzystała to, o czym myślę, marzę, to co robię do tej pory i... To jest właśnie ten moment, tak uważam po prostu. Pani jest bardzo kreatywną osobą. Co miesiąc organizuje Pani targi zdrowej żywności u siebie. Produkujecie również sery. Uważa Pani, że takie osoby kreatywne jak Pani powinny być w Radzie Powiatu Ząbkowickiego? Przede wszystkim. Uważam, że w ogóle to jest nasz kierunek rozwoju powiatu. Właśnie ta szansa w rolnictwie, szansa w małych inicjatywach, w małych manufakturach, wykorzystanie terenu, wykorzystanie miejsc. My to robimy i uważam, że jest wręcz obowiązkiem, żeby taki kierunek był rozwoju. Ja już to zrobiłam, ja się na tym znam. Mam osiągnięcia, mam nagrody, jestem takim autorytetem, jestem często zapraszana do różnych organizacji jako osoba, która już doradza, która gdzieś monitoruje albo zrzesza nowe osoby i bardzo bym chciała, żeby to móc działać trochę z innej powiedzmy rangi, bardziej takim być sprawczym i wiem, że będąc w Radzie Powiatu Ząbkowickiego mogłabym to robić, być bardziej taka wydajna, taka decyzyjna. No właśnie, bo pani jest na tyle kreatywna, ja widzę, za każdym razem wyrzucają panią drzwiami, wchodzi pani oknem. Z jakiego okręgu pani startuje? Ja jestem gmina Staszowice i gmina Bardo. Mieszkam w Staszowicach, urodziłam się, wychowałam w Bardo, z naszym sąsiednim miastem, gdzieś zawsze tak naprawdę związanym z tym terenem. Tam też jest część rodziny, ale zresztą cały teren chyba, ja się bardzo mocno utożsamiam z całym Dolnym Śląskiem, więc ja się czuję wszędzie bardzo dobrze i bardzo lubię te miejsca, lubię odkrywać, lubię osoby, które tam mieszkają, więc czuję się i tu zaangażowana w te społeczności. No te targi, które pani organizuje są też takim przykładem, że z całego Dolnego Śląska producenci zdrowej żywności przyjeżdżają do pani wioski i prezentują swoje produkty. Państwo też wymyśliliście ten produkt, sery produkujecie, sprzedajecie na całą Polskę. Jak widać, można, jesteście centrum Polski. Jesteśmy centrum Polski, na pewno centrum żywienia, tylko trzeba pamiętać, że to jest nie tylko miejsce sprzedaży, to jest miejsce spotkań. Tam rozmawiamy bezpośrednio z producentami. Producenci mogą się zaprezentować, mogą też naszym klientom indywidualnie dopasować jakiś produkt, jaki jest potrzebny, bo nie wiem, ktoś choruje, coś się dzieje. Jest to miejsce takie opiniotwórcze. My się wymieniamy wspólnie doświadczeniami, bo wszyscy się uczymy cały czas, więc każdy, nie wiem, podpatruje, jakie ma, nie wiem, techniki sprzedaży, na przykład jak wygląda stoisko, co się wymienia w przepisach i my się też w takim doświadczeniu wymieniamy. Jesteśmy też miejscem, że jak ktoś do nas przyjedzie, jakiś turysta, to poznaje wszystko. Oczywiście obowiązkowo otwierdzę w Srebrnej Górze, ale odkrywa mniejsze miejscowości, odkrywa nasze parki, odkrywa ścieżki rowerowe. Często na przykład jest tak, że turyści przyjeżdżają zwiedzać te główne atrakcje, a na przykład druga część rodziny przyjeżdża do nas na targi i tak sobie spędza czas. Więc jestem takim też uzupełnieniem oferty turystycznej, takiej nazwijmy to nie tylko takiej do spędzania typowo czasu, w niedzielny czas, bo na przykład wiem, że jesteśmy miejscem, gdzie przyjeżdżają do nas ludzie, którzy traktują jak taki piknik niedzielny, taki rodzinny po prostu wypad. To jest regularnie, ono się musi odbyć, jest taki ileś razy w roku. Wiem, że te osoby u nas będą, bo to już jest u nich na zawsze wpisane, ale jesteśmy taką atrakcją turystyczną, która na przykład właśnie uzupełnia, że ktoś chce korzystać z tego, a u nas korzysta na przykład z tego. Czy pani poczuła 15 października, że kobiety wygrały te wybory i że tych kobiet brakuje w powiecie ząbkowickim? Tak, uważam, że bardzo. No, to jest właśnie tak naprawdę chyba już się rozpoczęła jakaś przemiana, jakaś może nie rewolucja, tylko taka kontynuacja, jakiś rozwój, jakiś proces, że kobiety są pewniejsze siebie. Znaczy, no bo że kobiety były pewne siebie, ale wreszcie mają możliwość coś zrobić. Jak to na wsi wygląda? Kobieta nie jest w cieniu mężczyzny? No, na pewno jest, tak, ale to są już bardzo mocne tematy i poważne, ale żeby cokolwiek właśnie móc z tym zrobić, to jest właśnie, moim zdaniem, dać szansę kobietom, żeby się mogły po prostu wykazać. One nie potrzebują, nie wiadomo, jakich, nie wiem, wsparć czy budżetów, tylko po prostu, żeby dać możliwość wykazania się. Kobiety tak naprawdę to robią od zawsze, tak, to one pilnują domu, one są, teraz mamy okres świąteczny, więc wiem, że to kobiety dbają o te tradycje, tą rodzinę scalają, chcą, żeby każdy czuł się dobrze i to jest takie nasze naturalne i fajnie, żeby te cechy wykorzystać, nie właśnie nie rozgraniczać, nie wiem, wad i zalet mężczyzn, kobiet, tylko to, co jest dobre, naturalne w nas, wykorzystać właśnie w działalnościach i przekładając to na przykład na rangę samorządu i takich społecznych, większych, drobnych,
ale przemian stałych, które już się dzieją. Zdarza się tak, że przychodzą do Pani osoby, znajomi, sąsiedzi i mówią, a tego się nie da zrobić. A Pani mówi, jak się nie da? Ja Wam udowodnię, że się da. Tak, no targi są tym doskonałym przykładem. To jak wiele razy jeździłam właśnie z naszymi serami. Wrocław, Karpacz, przeróżne miejsca, cały Dolny Śląsk, większe, mniejsze, galerie handlowe, większe, mniejsze targi pod różnymi patronatami. I w pewnym momencie coś tam się skończyło, ukróciło z jakiegoś względu. Mówię, nie, no kurczę, to tak nie może być. Dlaczego ja z dziewczynami właśnie to też jest ciekawe, że dużo osób, które jest na targach, które się wystawia, są kobiety. To my zakładamy te malusieńkie manufaktury i tym rękodziełem się zajmujemy, tą pracą chałupniczą nazwijmy, na jakimś tam etapie przynajmniej. I właśnie ze znajomymi, często właśnie kobietami gdzieś tutaj z tego bliskiego terenu idziemy na Wrocław. Mówię, no nie, to tak nie może być. I dlaczego tylko Wrocław, mieszkańcy Wrocławia mają korzystać z tych dobrych rzeczy, które my robimy. I tu zaprosiłam Wrocław, nie? Wrocław, do Wrocławia my jedziemy, tylko Wrocław ma tutaj do nas przyjechać i zobaczyć, gdzie ta żywność powstaje, być taki właśnie transparentnym i to jest dla każdego korzyść po prostu. A w jaki sposób chciałaby Pani przekonać naszych widzów, że warto na Panią zagłosować, bo? Jestem kreatywna, otwarta, z wielką przyjemnością bym jakieś takie innowacyjne pomysły, nietypowe kogoś chciała zrealizować. Takie naprawdę coś, czego jeszcze nie było, to bym chciała być takim głosem. Też nie boję się powiedzieć, nie boję się krytyki, więc naprawdę wszystko, co będzie trzeba, będę reprezentować wszystkich mieszkańców, nie tylko kobiety, wszystkich mieszkańców, tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli są przedsiębiorcze kobiety, to każdy budżet domowy z tego korzysta, po prostu każda rodzina. Więc warto w tym kierunku iść i to pielęgnować. Osoba, która idzie do powiatu, mam też takie wrażenie, radny, jest takim przedstawicielem pewnej grupy społecznej i chyba dobrze mieć u siebie w gminie osobę, do której można przyjść, powiedzieć o swoim problemie, bo Pani, tak jak mówiłem, potrafi zadzwonić, potrafi Pani pojechać i rozwiązać problemy dla niektórych nierozwiązywalne. Tak. Uważam, mogę tak też powiedzieć, że jakieś swoje ścieżki, kontakty mam już wydeptane od dawna, uczciwie zapracowane i chciałabym to robić dla moich mieszkańców. Najbliższej okolicy, właśnie reprezentując gminę Staszowice, gminę Bardo, ale dla całego powiatu. Więc takim myślę, że byłabym osobą, która też umiałaby właśnie rozwiązywać te problemy z różnej perspektywy po prostu. Znając różne osoby, różne organizacje, to pomagać. A dlaczego akurat kandyduje Pani z Koalicji Obywatelskiej? Dostałam taką możliwość, zostałam tutaj zaproszona, doceniona. Na którym miejscu Pani jest? Na dwójce, lista numer 5, pozycja numer 2. Bo tak w koalicji też jest, że staramy się, żeby było naprzemiennie kobieta-mężczyzna, tak? Czyli tu już jakieś te, może nie parytety, ale faktycznie już się coś zmienia, tak? Że na przykład tak są konstruowane listy, żeby kobiety wyraźnie uwzględniać. No chyba przede wszystkim... Uważa Pani, że czas na młodych? Uważam czas na młodych, na nowych przede wszystkim, żeby troszkę odświeżyć. Bo jak Pani patrzy na tą radę powiatu, to tam jednak no, starsi panowie. I tak, i w różnym wieku są osoby. No myślę, że trzeba podziękować osobom, które wiele lat reprezentowały nasz powiat, z różnymi przecież sukcesami, ale fajnie, żeby dali możliwość oddania swojej pracy w dobre ręce, z nowym spojrzeniem, aby to, co zostało przez te osoby zbudowane przez wiele lat, bo skoro ktoś był w Radzie, to znaczy, że zapracował sobie przecież na to, zdobył zaufanie, to żeby ta ich praca była fajnie rozwijana, żeby nie okazało się, że za chwilę jest różnica, właściwie już się chyba zrobiła, aż dwóch pokoleń, tak? Mieszkańców, a osoby, które gdzieś tam decydują, więc chyba to jest taki troszeczkę może też znak, żeby no, tu się nie rozwarstwiły nasze myślenie. Trzeba jeszcze zmotywować mieszkańców Pani gminy, żeby jednak tego 7 kwietnia chcieli wsiąść w auto albo iść na piechotę do miejsca, w którym się głosuje i oddali głos. No co, bo kto mogę prosić zaufanie? No, raczej większość osób nie znam. Jesteśmy rodziną, która zawsze mieszka w tym miejscu, tak? I w którymś pokoleniu gdzieś angażujemy się w to życie społeczne. Mam też dwie siostry, brata, wszyscy mieszkają na miejscu, więc wiecie, no, wszyscy znamy z różnych środowisk, że tak to nazwę. Co mogę powiedzieć? Kto mnie zna, uważa, że zrobiłam coś, co jest warte uwagi i dalszego rozwoju, to proszę o dalsze zaufanie. Czyli co? Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby zagłosowali 7 kwietnia zgodnie z własną wolą. Ja dziękuję Pani dzisiaj za rozmowę w studio, a Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem była Malwina Pasternak, kandydatka do Rady Powiatu Ząbkowickiego. Tak. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Dziękuję Panu. Zapraszam Państwa. Dziękuję Państwu.